Cześć wszystkim, moi drodzy. Wojna pomiędzy Lidlem a Biedronką trwa w najlepsze. Jesteśmy non-stop bombardowani informacjami, reklamami i z jednej i z drugiej strony, że my jesteśmy najtańsi, ale wiecie co? Jest jedna informacja, która mnie bardzo mocno zdziwiła. Ja w ogóle żyłem w przekonaniu, że w całej Polsce w jednej sieci sklepów są te same ceny. Natomiast Lidl publikuje, że w różnych Biedronkach jest różna cena, a u nich jest zawsze tak samo. Zaraz wam pokażę reklamę, zaraz wam pokażę screeny, o co mi tak naprawdę chodzi. Czy serio tak jest? Wybierzemy się do 10 sklepów, do 5 Biedronek, do 5 Lidlów i to sprawdzimy. Nie wiem, dlatego warto to sprawdzić. Zaczynamy. Ciekawie się zapowiada. Dobra. Olej kujawski, ta sama cena. Coca-Cola. Zaraz pojedziemy na zakupy, ale chciałbym wam pokazać tak naprawdę, co mnie zainspirowało do tego, abyśmy stworzyli ten film. W Lidlu w całym kraju jedna cena koszyka 15 przykładowych produktów. Oczywiście my tych samych produktów nie weźmiemy, bo wiadomo, że to można ceny bardzo łatwo ustawić pod konkretną reklamę. Ja już w ogóle uważam, że to podchodzi pod takie dziwne praktyki, jakie te dwa sklepy wobec siebie wytoczyły. No i dobrze, popatrzmy. Tutaj mamy ceny 233,59 zł do 232,09 zł, 236, 232, 238, 232. Biedronka w każdym jednym zestawieniu wypada drożej, no to było oczywiste, przecież nie inaczej, ale ceny się od siebie rzeczywiście mocno, mocno różnią. No 233 zł lewy górny róg i środkowa centralna część Katowic 256, 23 zł drożej, natomiast w Lidlu pokazują, że wszędzie jest tak samo. W ogóle naprawdę myślałem, że wszędzie jest dosłownie tak samo. Jedziemy dalej. Lidlowy przegląd cenowy. Oglądamy. Sprawdziliśmy Katowice. Porównaliśmy wartości koszyków w sklepach Lidl i Biedronka, opierając się na cenach 15 przykładowych produktów tych samych marek lub tożsamych marek własnych, o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Zakupy na potrzeby porównania zrobiliśmy 21 sierpnia 2024 roku w 10 sklepach stacjonarnych Biedronka i 10 sklepach stacjonarnych Lidl, znajdujących się w różnych lokalizacjach w tym samym mieście. Dla przykładu wybraliśmy Katowice. Wnioski? Po pierwsze, w badanych Biedronkach, nawet w tym samym mieście, są różne ceny koszyka 15 przykładowych produktów, a różnica pomiędzy najtańszym i najdroższym koszykiem to nawet ponad 20... To jest szczerze? Nierealne. Ja nie wiem, czy oni brali coś z promocji, czy nie. 28 zł? Wybieram się teraz do 5 Biedronek, 5 Lidlów, które będą położone jak najbliżej siebie, czyli dosłownie robimy to samo, co zrobił Lidl, tylko że na naszym przykładzie kompletnie bezstronnym. Szczerze, totalnie grzeje mnie to, kto wygra. Czy wygra Lidl, czy wygra Biedronka, czy jest tak, czy inaczej. Chcę wam pokazać dokładnie, jak jest. Chodźcie, pojedziemy, a później zobaczymy sobie, bo przygotuję zestawienie. Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawy. Jedziemy. Dobra, pierwsza Biedronka przed nami, także zobaczymy sobie. W ogóle Lidl i tutaj Biedronka, one są od siebie tak niedaleko położone, że to jest dosłownie minuta. Ale ogólnie byłyby jaja, jakby wyszło, że nie jest tak, jak oni mówią. Wiecie, reklama to reklama, a rzeczywistość to rzeczywistość. Chociaż myślę, że sprawdźmy. Niech już nic nie myślę, bo ostatnio mi to średnio wychodzi. No to popatrzmy. Tak wygląda rachunek z Biedronki. Jak sami widzicie, 53 zł i 3 grosze. Tyle dokładnie wyszło. No i co my tutaj mamy w takiej naprawdę dziwnej cenie, załóżmy. 9,49 olej, zdecydowanie najdroższa rzecz w tym zestawieniu. 5,99. Co tutaj mamy? Red Bull. Wow. Tylko będę sprawdzał ceny i będziemy sobie podsumowywali. Wszystkie zdjęcia będę miał zapisane. Jedziemy z tematem. Ojej, jestem z powrotem, ale mamy problemy, problemy Najmana. Wiecie co? Kurde, wydawało mi się, że te sokoliki będą, minutka, a jednak tych produktów nie ma w Lidlu. Straszne zdziwienie nastąpiło na twarzy Błaszczyka. Weźmiemy kawę rozpuszczalną, Kronat Gold, tak wygląda. Ona na 100% była i weźmiemy, moi drodzy, wiecie co jeszcze? Weźmiemy sobie parówki zamiast tamtych sokolików, bo też nie ma, to musimy wziąć tarczyńskie parówki, bo takie widziałem, że były. 12,94. Jedziemy z tematem. Biedrona jest! Dobrze! Strzelamy ją.
dobra, to ostatnia Biedronka przede mną. Jedziemy z tym. Tu przyjechałem do jakiejś takiej gang produkciaków. Wow. No dobra, to mamy zakupy. Ja teraz je wyciągnę i ten film będzie o tyle inny od takich zawsze standardowych z cenami, że nie będę dokładnie wam pokazywał, jak te ceny wyglądają, ale porobimy sobie pary. Jeden sklep, drugi sklep, te najbliżej siebie i będziemy tak przechodzili. Mamy 5 par, wyciągam produkty, wszystkie wam pokażę, co kupiłem. No to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, czyli tak, Kujawski, Cola, Red Bull, eksportowa. Myślałem, że sokoliki są wszędzie, nie było wszędzie sokolików, dlatego wybierzemy inne. Oczywiście, moi drodzy, nie robiłem zakupów wszędzie, bo to jest nonsensowne, ale najważniejszą rzecz mam, a mianowicie zdjęcia. Dlatego jeżeli ktoś powie, że to nie jest prawda, albo jakiś ze sklepów poprosi o to, abym pokazał fakt w postaci fotografii, to to pokażę, bo zaraz zobaczycie, że różnią się ceny i ceny wszędzie się różnią. Biedronka, Wilanowska 25 i Wilanowska 4 Lidl. Ogólnie, zobaczcie, olej kujawski, ta sama cena. Coca-Cola na promocji była w Lidlu, więc wziąłem akurat tę z promocji, no bo inaczej nie dało się tego zrobić. W Biedronce też coś będzie na promocji, więc pokazujemy dokładnie tak jak było, a zakupy były poczynione 10 września 2024 roku. Red Bull, ta sama cena, minutka, ta sama cena, szynka eksportowa. 5 groszy jest tańsza w Lidlu. Musztarda Kamis i tutaj mamy znowu promocję w sklepie Lidl, dokładnie ta delikatesowa. W Lidlu kosztowała 2 zł i 9 groszy. Natomiast w Biedronce 3,49. Śmietana, ta sama cena, Almette, i tutaj z kolei mamy promocję w sklepie Biedronka, 3,79, w Lidlu 5,79, więc to się nam dosyć dobrze łączy, jeżeli chodzi o promocję na musztardzie, na tym i na Coca-Coli, wcześniej przeze mnie wspomnianą. Dalej, Tic Taki, ta sama cena, Wafle Principolo, ta sama cena, Tarczyński. Mam tutaj sokoliki, bo myślałem, że one będą wszędzie, ale sokoliki nie było, bo Lidl odszedł od tych parówek na poczet piratków, takie swoje zrobili. Ale Tarczyński 440 gramów, Family Pack jest i tu, i tu. Mam zdjęcia, pokażę wam za chwilę. 12,99 w Biedronce, 12,94 w Lidlu i kawa Jakobs, tak tylko wziąłem, bo myślałem sobie, że dołożymy ją do zestawienia, 33,99. Łącznie wyszło w Biedronce 95 zł i 34 grosze, w Lidlu 94 zł i 59 groszy. Niespełna złotówkę drożej, to nie są wartości 26 zł, 3 zł, 5, 7, 10. Druga destynacja, Biedronka, Bolesława Krzyżowskiego 40, Lidl, Bolesława Krzyżowskiego 110 na 118. Dziwny w ogóle adres. Natomiast tutaj różnica w odległości to tak, mamy, kurde, no nie wiem ile to mogło być, z 500, 400 metrów. Po prostu jedno jest umiejscowione bardziej przy galerii handlowej, takiej starej, ale niech będzie, a drugie bardziej przy takim fajnym, nowoczesnym budynku. No i to, co Lidl powiedział, że w Biedronce różnią się ceny, no różnią. I byłem w ogóle zszokowany, jak tam wszedłem, bo wydawało mi się, że to jest absolutnie niemożliwe, że te ceny z pierwszego zestawienia, one będą takie same. Nie będą. W Biedronce za olej kujawski, w tej tutaj, dosłownie nie wiem, ile ona jest dalej od tamtego miejsca, 6 minut, możemy zapłacić o 50 groszy taniej, bo 8,99. W Lidlu jest dosłownie to samo. Od razu wam powiem, że do końca w tym, a w pierwszym jest taka sama cena. Natomiast Coca-Cola, znowu w Biedronce, tej tutaj, jest tańsza niż w tej poprzednio, bo kosztuje 4,39. Naprawdę wydawało mi się, że to jest niemożliwe, ale jednak możliwe jest. Zatem w Lidlu ta sama cena, 94 zł i 59 groszy, w Biedronce 94 zł i 24 grosze. Więc ta Biedronka wypada na razie najtaniej ze wszystkich, bo różni się od swojej pierwszej siostry o ile? O złotych 10. Trzecie zestawienie będzie bardzo ciekawe. Trzecie zestawienie, Biedronka Micińskiego 11, a Lidl Długosza 34. Takie są adresy tych sklepów. Jeżeli chodzi o Biedronkę,
te same ceny, co w przypadku pierwszej Biedronki, czyli musimy zapłacić 95 zł i 34 grosze. No i teraz rozwalamy totalnie system, gdyż, i tutaj mam na to dowód, już Wam pokazuję dokładnie, o co mi chodzi. W Lidlu wszystkie ceny się powtarzają, natomiast parówki Family Pack Tarczyńskiego i tak jak Lidl powiedział, że wszędzie w całej Polsce są te same ceny, nie są te same ceny. Normalnie one kosztują w Lidlu 12 zł i 94 grosze, natomiast ja już Wam pokazuję, że ta cena się różni i teraz Wam się to wyświetli. Family Pack Tarczyński 12 zł i 94 grosze. Kod produktu 55, albo inaczej 553 80 86. 553 80 86. Parówki z szynki Family Pack 55, czyli 553 80 86. Kwota to 14 zł i 9 groszy. Parówki Tarczyński, parówki z szynki Family Pack, to jest dokładnie to samo. Więc nie jest tak, że w każdym Lidlu mamy takie same ceny, tak jak było na reklamie. Szczerze Wam powiem, że trochę się zdziwiłem. Nie będę ukrywał, jak to zobaczyłem, aż musiałem to spojrzeć dwa razy. Specjalnie sobie jeszcze zobaczyłem ten kod produktu 553 8086 i nie jest to promocja. I to nam mocno rzutuje na kwotę całego koszyka. W Biedronce taka sama, jak Wam mówiłem w pierwszym, a w drugim 95 zł i 74 grosze, więc Lidl w tym przypadku droższy niż Biedronka usytuowana bardzo blisko tego Lidla. Zestawienie numer 4. Biedronka to ulica Bezpieczna 19, a Lidl Obornicka 68. Bardzo, no, najbliżej jak się dało wybrałem tutaj te dwa sklepy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, w Biedronce mamy dosłownie to samo, co z pierwszego zestawienia, czyli 95 zł i 34 grosze. W Lidlu 94 zł i 59 groszy, czyli to samo, co w pierwszym i drugim. Nie będziemy dalej pierdlili, nie ma sensu, nie zabierajmy czasu, idziemy do zestawienia numer 5. No i ostatnie, moi drodzy, to Biedronka. Paprotna 7, na tej ulicy, przy tej ulicy znajduje się Biedronka w naszym zestawieniu numer 5, a Lidl to ulica Kępińska 1. No i tak, w Lidlu ta sama cena, 94 zł i 59 groszy, natomiast w Biedronce znowu mamy inaczej. Znowu mamy powtórzenie to, co było w drugim, czyli za olej możemy zapłacić taniej, o te 50 groszy. Tutaj również mamy cenę 8,99, a nie tak jak w większości 9,49. Taniej jest, jest taniej o te 50 groszy, no ale jednak jest i znowu ceny się różnią. Ja nie wiem, czy Biedronka w swoich reklamach mówiła kiedykolwiek, że ceny mogą się od siebie różnić, czy też nie różnić. Natomiast Lidl tak bardzo mocno to podkreśla, a jednak tak nie jest. No to co, przenieśmy się na podsumowanie i opowiem Wam o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Analizując sobie tę tabelę, mamy tak naprawdę tylko 3 odchylenia, jeżeli chodzi o Biedronkę, bo w dwójce mieliśmy 8,99 za olej i 4,39 za Coca-Colę. Czyli tutaj mieliśmy 60 groszy, tutaj mieliśmy 50 groszy. No i w ostatniej Biedronce również mieliśmy tańszy olej o te 50 groszy, co pokazuje, że ceny w Biedronce się różnią, bo w dwóch były inne ceny, w trzech były takie same. No dobra, to jest jedna rzecz, więc to, co Lidl powiedział, że w różnych Biedronkach są różne ceny, absolutnie się z tym zgadzam, no bo jednak są. Nie są to jakieś nie wiadomo jak duże, kolosalne, drastyczne różnice, ale są. W Lidlu wszędzie to samo, oprócz tych jednych nieszczęsnych parówek. Gdyby nie to, to naprawdę wyszłoby czarno na białym, że jednak wszędzie są te same ceny. A nie są! Skąd te takie wielkie różnice w przypadku tej reklamy, że tam jakieś 30 zł, 28 było, pamiętacie? Czy możemy powiedzieć, że te przykładowe produkty, które zostały wzięte pod uwagę, to one były gdzieś tam specjalnie wzięte? Nie wiem, ale ja przejechałem się po 10 sklepach i tych różnic nie zauważyłem. Oczywiście to może być akurat tak, że na te produkty trafiłem. Nie wiem, ale się domyślam i z tym, moi drodzy, wnioskiem Was zostawię. Pamiętajcie o tym, że to było oczywiście wybiórcze i konsumenckie zestawienie, żeby była jasność. Ani Biedronka, ani Lidl, ani nikt inny nie zapłacił za ten film. Po prostu pokazuję Wam naprawdę, jak to wygląda. Jedno jest pewne, ceny w Biedronce się różnią, mamy pokazane, i ceny w Lidlu też się różnią przez tego Tarczyńskiego
Family Packa. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Bardzo było miło mi, że tutaj przyszliście obejrzeć ten film. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No, także co? Może Red Bullika, tak żeby troszeczkę wjechało więcej energii. Nie, nie, energii jest bardzo dużo. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że subskrybujecie, wrzucacie łapkę w górę. Jeżeli chcecie oglądać takie treści lub inne, zapraszam po subskrypcję i po pierwszy, i po drugi film. Trzymajcie się, do następnego.